Analiza, rok 2016, zadanie B1 z kalkulatorem. W przypadku podpunktu A mamy rodzinę funkcji z parametrem t. No i należy, proszę Państwa, w podpunkcie A wyliczyć dziedzinę funkcji dla t równego 0 i dla t równego 3. No to gdy do rodziny naszej funkcji podstawię za t 0, to dostanę po prostu 3 przez x kwadrat minus 3x plus 0, czyli po prostu 3 przez x kwadrat minus 3x. Oznacza to ni mniej, ni więcej, że przy ograniczeniach działania zwanego dzieleniem w mianowniku nie może być 0. Więc zastanawiamy się, kiedy w mianowniku może być 0, gdyż te elementy nie będą pasowały do dziedziny. Tu mogę wyłączyć x przed nawias i dostaję wówczas coś takiego. Z własności iloczynu wiemy, że iloczyn jest równy 0 wtedy i tylko wtedy, gdy albo x jest 0, albo x jest równe, x minus 3 jest 0, czyli x jest równe 3. A zatem dziedziną funkcji 0, może ja nazwę d0 po prostu, jest zbiór liczb rzeczywistych z wyłączeniem zera i trójki. Musimy te liczby wyłączyć, bo inaczej podstawione za x dałyby w mianowniku 0, a my przez 0 dzielić nie umiemy. W przypadku funkcji 3 w miejsce parametru t wstawiamy trójkę, więc różnica jest tylko taka, że tu pojawia się plus 3. Zauważmy, że musimy sprawdzić dokładnie to samo, kiedy mianownik jest równy 0 i wszystkie te liczby, które zerują nam mianownik, muszą być z dziedziny wyrzucone. Ale gdy policzymy deltę ze wzoru b kwadrat minus 4ac, dostajemy 9 minus 4 razy 1 razy 3, czyli dostajemy 9 minus 12, delta jest mniejsza od 0. Jeśli delta jest mniejsza od zera, to równanie nie ma rozwiązań, a więc dowolna liczba podstawiona za x nigdy nie da nam zera. A to oznacza, że za x możemy wstawić dowolną liczbę do mianownika, ponieważ nigdy nie pojawi się tam zero. Czyli w naszym przypadku dziedzina dla funkcji 3 jest to cały zbiór liczb rzeczywistych, bo nie ma potrzeby niczego wyrzucać. W przypadku podpunktu B musimy wyznaczyć asymptoty wykresu funkcji, a potem naszkicować ten wykres. W takiej kolejności należałoby to zrobić, mimo że polecenie mówi na odwrót. Wobec tego przypomnijmy sobie, funkcja f0 ma równanie 3 przez x kwadrat minus 3x i wyznaczyliśmy dziedzinę tej funkcji jako zbiór liczb rzeczywistych bez zera i trójki. Gdybym narysował sobie tą dziedzinę na osi x-ów, musiałbym z osi x-ów wyrzucić, zrobić taką dziurę w zerze oraz w trójce. W tym momencie całość podzieliła mi się jakby na trzy przedziały. Od minus nieskończoności do zera, od zera do 3, i od 3 do nieskończoności. Mam więc zatem w tym miejscu 4, a właściwie 6 miejsc, w których powinienem policzyć granice. Jest to nieskończoność, minus nieskończoność, 0 z lewej, 0 z prawej, trójka z lewej i trójka z prawej. Przy okazji przyda nam się również wykres funkcji x kwadrat minus 3x. Funkcja x kwadrat minus 3x jest funkcją kwadratową w miejscach zerowych 0 i 3. A ponieważ współczynnik przy x kwadrat jest równy 1, czyli jest dodatni, ramiona paraboli są skierowane ku górze. Pamiętajmy o tym, jak będziemy liczyć granice. Teraz wróćmy do granic po kolei. Więc jeśli będziemy liczyć granice funkcji w nieskończoności,
3 przez x kwadrat minus 3x, to nie trudno zauważyć, że policzę ją tradycyjnie. X kwadrat można wyłączyć przed nawias w mianowniku. Mamy tam wtedy 1 przez 3 przez x. Z własności granic wiemy, że 3 przez x dąży wtedy do 0. Mamy 3 przez x kwadrat, ale wtedy 3 przez x kwadrat również dąży do 0. Granica w minus nieskończoności będzie liczona dokładnie tak samo, a zatem granica funkcji w minus nieskończoności jest również 0. Wniosek jest z tego taki, że mamy do czynienia z asymptotą poziomą, zarówno prawostronną, jak i lewostronną, y równa się 0. Kontynuujmy. Teraz musimy policzyć granicę w zerze z prawej i z lewej. Najpierw policzę granicę w zerze z prawej. Mam 3 przez x kwadrat minus 3x. Jak zbliżam się do zera od strony prawej, to mój mianownik, bo z licznikiem nie mamy żadnej wątpliwości, tu dalej będzie trójka, to mój mianownik, proszę zobaczyć, ma wartości takie, to są te pionowe kreseczki, ujemne, ale coraz mniejsze, dążące do zera, czyli to zapisujemy, że dąży do zera po liczbach ujemnych. Taki zapis oznacza ni mniej, ni więcej, że funkcja dąży tutaj do minus nieskończoności. Ta sama granica, liczona od zera od strony lewej, czyli w tym momencie zbliżam się tutaj, powoduje, że te moje kreseczki robią się coraz mniejsze, ale wartości są dodatnie, ponieważ jestem powyżej osi OX-ów. Czyli wartości mianownika dążą do zera, ale po liczbach dodatnich, co zapisuję w ten sposób. Przypominam, że 0 z plusem oznacza tutaj malutkie liczby dodatnie, coraz mniejsze. Wobec tego 3 przez coraz mniejsze liczby daje nam nieskończoność. Wniosek z tego jest bardzo prosty. Mamy do czynienia z asymptotą pionową, obustronną w zerze o równaniu x równa się 0. X równa się 0. Pozostaje nam jeszcze druga para dla trójki. Policzmy granicę w trójce z prawej strony i znów patrzę na mój wykres mianownika. Jak patrzę na mój wykres mianownika, czyli jak zbliżam się z tej strony do trójki, to odcineczki, zbliżając się tu do trójki, robią się coraz mniejsze, ale są powyżej zera, czyli mam znowu w liczniku 3, tu się nic nie zmienia, funkcja jest tutaj stała, przez 0 z plusem. Już widzieliśmy taką konstrukcję przed chwilą, to oznacza, że funkcja dąży do plus nieskończoności. No i pozostaje nam policzyć granicę dla trójki z lewej strony, czyli zbliżam się po x-ach, patrząc, co się dzieje z pionowymi odcinkami. No to te pionowe odcinki są coraz krótsze, czyli dążą do zera, ale wykres znajduje się pod osią, więc w tym wypadku zbliżamy się do tego zera, wykorzystując ciągłość funkcji w mianowniku, przez dzielimy 3 przez 0 z minusem. Zbliżamy się do tego zera po liczbach ujemnych. W związku z czym dostajemy minus nieskończoność, a z tego wniosek jest prosty. Znów będziemy mieli do czynienia z asymptotą pionową o równaniu x równa się 3. I dopiero teraz mogę naszkicować wykres funkcji. Ponieważ zadanie może być użyty kalkulator, więc pozwoliłem sobie już narysować. No i wszystko się, proszę Państwa, zgadza. To jest prosta, mniej więcej. X równa się 3, a to jest oczywiście prosta x równa się 0, bardzo krzywa prosta.
Natomiast prosta y równa się 0, czyli trzecia asymptota pozioma tej funkcji biegnie tak. I tutaj zbliżamy się do zera. Tu też zbliżamy się z wartościami do zera, biegnąc z x-ami do nieskończoności. Z tej strony, tak jak wyliczyliśmy, zbliżamy się do plus nieskończoności, idąc do trójki z prawej, i do minus nieskończoności, do trójki z lewej oraz do zera z prawej. Tam dążymy w dół. To widać wyraźnie na wykresie w kalkulatorze. A tutaj mamy oczywiście plus nieskończoność. To się dokładnie pokrywa z tym, co wyliczyłem na obrazku. Proszę zobaczyć. W zerze z prawej wyszła minus nieskończoność. W zerze z lewej wyszła plus nieskończoność. I analogicznie z trójką. W punkcie C musimy znaleźć współrzędne punktu odpowiadającego ekstremum funkcji, a do tego będzie potrzebna nam pochodna naszej funkcji. Nasza funkcja ma, ciągle rozpatrujemy funkcję f0, a więc w naszym przypadku funkcja f0 wygląda tak, a więc musimy jej policzyć jej pochodną ze wzoru na pochodną ilorazu funkcji. Przypominam, jak to działa. Pochodna licznika razy mianownik. Ta jedynka przy x kwadrat jest zbędna, ale już mi przepisałem. Minus pochodna mianownika razy licznik, a wszystko dzielimy przez poprzedni mianownik do kwadratu. Proszę zobaczyć, że dziedzina pochodnej nie zmieni się. To znaczy, że dziedzina pochodnej w dalszym ciągu ograniczona jest przez niebytność 0 i 3, bo jak wstawię 0 i 3, to w mianowniku znowu zrobi mi się 0, a zatem dziedzina pochodnej jest w tym wypadku dla funkcji 0 taka sama. Ponieważ pochodna z 3 to jest 0, wobec tego ta część jest równa 0, a 0 razy cokolwiek jest 0, więc ta część nie istnieje i zostaje mi minus pochodna z x kwadrat odjąć 3x, to jest 2x odjąć 3, pomnożone przez 3. Specjalnie nie wymnażam. W mianowniku jest x kwadrat minus 3x do kwadratu. Zastanawiam się, kiedy ta pochodna jest równa 0. Ułamek jest równy 0 tylko wtedy, gdy licznik jest równy 0. A licznik będzie równy 0 tylko wtedy, gdy 2x minus 3 będzie równe 0, co oznacza, że 2x równa się 3, a x równa się 3 drugie. Chciałbym wiedzieć, czy w tym punkcie x równy 3 drugie mamy jakiekolwiek ekstremum. Znowu o znaku pochodnej decyduje tylko licznik, cokolwiek podniesione do kwadratu, bowiem jest zawsze dodatnie. Zerem być nie może, ponieważ te liczby z dziedziny, które zerowały mianownik, wyrzuciliśmy. Zauważmy, że jest tu jeszcze minus. Oznacza to, że wykres tej funkcji liniowej wygląda mniej więcej tak. Mamy 3 drugie jako miejsce zerowe licznika i funkcji liniowej, a ponieważ jest minus 3 jeszcze, oznacza to, że mamy funkcję liniową malejącą, pod warunkiem, że trafimy w punkt. To oznacza, że w tym przedziale pochodna jest dodatnia, a w tym ujemna, co oznacza, że nasza funkcja pierwotna tu sobie rośnie, a tu maleje, co znowu prowadzi nas do wniosku, że mamy w tym miejscu maksimum. Na końcu przydałoby się wyliczyć współrzędne tego maksimum, czyli liczymy f od 0 max w punkcie 3 drugie. No, oznacza to oczywiście, że muszę za x podstawić 3 drugie wszędzie. Mam więc 3 drugie do kwadratu minus 3 razy 3 drugie. Ale jest to 3 przez 9 czwartych minus 9 drugich. Czyli to jest 3 przez minus 9 czwartych. Ale dzielić to jest mnożyć przez odwrotność.
czyli to jest 3 razy minus 4 dziewiąte. Teraz widzę, że trójka z dziewiątką mi się skracają. I mam minus 4 trzecie. A zatem szukany punkt, punkt, w którym mamy maksimum, f0 max, ma współrzędne 3 drugie i minus 4 trzecie. W podpunkcie d mamy obliczyć pole powierzchni obszaru ograniczonego wykresem funkcji f3 i osią ox. Żeby to zrobić, warto byłoby wiedzieć, jak wygląda ta funkcja. W podpunkcie d możemy używać kalkulatora, więc gdy narysujemy sobie wykres funkcji, to jest ten wykres czerwony, stwierdzamy, że pole ograniczone funkcją a osią ox to po prostu pole pod tą czerwoną krzywą. Zauważmy, że ta funkcja nie ma miejsc zerowych, bo mianownik się nigdy nie zeruje, więc dziedziną jest zbiór liczb rzeczywistych. Licznik się nie zeruje, ponieważ zawsze wynosi 3, więc funkcja nie może mieć miejsc zerowych. Jak widać, ma maksimum, ale to nas akurat w tym momencie nie interesuje. A to oznacza, żeby policzyć całe to pole pod tą funkcją, musimy liczyć pole w granicach od minus nieskończoności do plus nieskończoności. A zatem musimy policzyć całkę od minus nieskończoności do nieskończoności z funkcji 3 przez x kwadrat minus 3x plus 3, no i wstawić ją do kalkulatora. Ja już posłużę się gotowym wynikiem. Będzie to 2 pi razy pierwiastek z 3. I to wszystko, co należy zrobić w podpunkcie D. W podpunkcie E mamy dość interesujące zjawisko, mianowicie mamy, i tutaj przyda się z powrotem wykres funkcji, mamy tak poprowadzić prostą C, x równa się C, o, bardzo krzywo poprowadziłem, nic nie szkodzi, aby obszar między zerem, czyli między osiami a funkcją, miał dokładnie wartość 1,2. Żeby tak było, oznacza to po prostu zdefiniowanie całki od zera do c z naszej funkcji. I to musi być równe 1,2. Żeby to zrobić, wystarczy taką opcję wstawić w kalkulatorze. Czyli mamy całkę od 0 do C. Wpisujemy, przypominam, solve. Otwieramy nawias. Z 3 przez x kwadrat minus 3x plus 3 dx. To ma być równe 1,2. I to jest równe... Przepraszam bardzo. I teraz po przecinku wstawiamy C i wciskamy Enter i kalkulator nam podpowie. Nie mam niestety możliwości technicznych przedstawienia kalkulatora. Wówczas program nagrywający zaczyna uznawać go za grę i nagrywa od nowa. 076939. A zatem to jest mniej więcej szukana wartość punktu C, w którym pole ograniczone pod funkcją, czyli przypomnę jeszcze raz, to pole wynosi 1,2. I to jest wszystko, co musimy zrobić w podpunkcie D, a nawet E. W podpunkcie F mamy wyznaczyć te wartości parametru T, dla których wykres funkcji nie posiada asymptoty równoległej do osi OY, czyli mówiąc krótko, nie posiada asymptoty pionowej. No bo jeśli, proszę Państwa, narysujemy sobie dowolną prostą równoległą do osi Y, to jest to jakaś tam asymptota pionowa. Asymptoty pionowej nie będzie wówczas miał wykres funkcji f od t, gdy mianownik nie będzie przyjmował żadnych miejsc zerowych.
W związku z tym nie będzie tak zwanych dziur w dziedzinie. A zatem x do trzeciej, x do kwadratu, przepraszam, minus 3x plus t musi być zawsze większe od zera, niezależnie od wartości x, czyli dla każdego x należącego do r. Stanie się to wówczas, gdy delta tego będzie zawsze ujemna. Deltę, przypomnijmy, wyliczmy ze wzoru p kwadrat 9 minus 4 razy i a, czyli 1, razy c, czyli t, czyli delta jest równa 9 minus 4t i żeby nie było miejsc zerowych, delta musi być mniejsza od zera. Po strasznie trudnych i skomplikowanych przekształceniach 9 jest mniejsze od 4t, dostaje, że t jest większe od 9 czwartych. A zatem, gdy za t przyjmiemy wartość większą od 9 czwartych, choćby 3, to funkcja nie ma wtedy asymptot pionowych i jej dziedziną jest cały zbiór liczb rzeczywistych. W podpunkcie G musimy znaleźć wartość parametru t, dla których funkcja nie posiada ekstremum. Spójrzmy zatem, jak będzie wyglądać w tej sytuacji pochodna G. No to jeśli policzę pochodną funkcji t ze wzoru na pochodną ilorazu, to mam pochodna licznika, czyli 0, razy mianownik. Dziwne rzeczy się tu dzieją. Razy mianownik. Tak naprawdę mógłbym sobie podarować napisanie tej części, ponieważ ona i tak i będzie równa 0, bo pochodna z 3 to jest 0, więc ja od razu wymarzę może tą część z powodu braku miejsca i złośliwości technicznych urządzenia. Potem jest minus we wzorze. Pochodna mianownika, czyli 2x minus 3. Zauważcie, że t zupełnie nie ma tutaj w tym momencie znaczenia. Razy 3. I to dzielimy przez cały mianownik. Do kwadratu. Pochodna się równa 0 i to jest najciekawsze. Oczywiście, gdy licznik jest równy 0, to jest dokładnie analogiczna sytuacja jak poprzednia. Oznacza to, że pochodna się równa 0 dla x równego 3 drugie. I zawsze będzie w tym miejscu ekstremum. Czyli co? Nigdy nie będzie ekstremum? Otóż jest jeden wyjątek. Otóż zauważmy, co się stanie, gdy za t wstawimy 9 czwartych. Wszystko to bowiem działa. I zawsze będziemy mieli ekstremum, jeśli t nie jest równe 9 czwartych. Co się stanie, gdy t będzie równe 9 czwartych? Otóż w mianowniku będę miał x kwadrat minus 3x plus 9 czwartych i jeszcze do kwadratu. Ktoś spyta, dlaczego właśnie taka wartość? No ale zobaczmy. Zobaczmy, że jest to x minus 3 drugie do kwadratu. I jeszcze do kwadratu. Czyli w mianowniku mam de facto x minus 3 drugie do potęgi czwartej. Natomiast w liczniku ja mogę oczywiście wyłączyć dwójkę przed nawias. Wtedy tu jest jeszcze trójka, czyli mam minus 6. I w nawiasie zostaje mi znowu x odjąć 3 drugie. Z własności, które doskonale znamy, możemy teraz to x minus 3 drugie skrócić z mianownikiem i dostajemy minus 6 po prostu
przez x minus 3 drugie do trzeciej. Jest to jedyna sytuacja, kiedy w naszym przypadku nie zeruje nam się licznik, a zatem nie będzie możliwości znalezienia nawet miejsc zerowych pochodnej, a zatem punktów krytycznych, a co dopiero ekstremów funkcji. Czyli zauważmy, że ekstremum nam zniknęło tylko w tej sytuacji, kiedy zniknęło wyrażenie będące w liczniku. Żeby tak się stało, wyrażenie w mianowniku musiało przybrać taki kształt, by móc się skrócić z jednym z wyrażeń z licznika. Krótko mówiąc, jak dojść do tego T bezboleśnie? Otóż zauważmy, że licznik zeruje 3 drugie. Więc trzeba było zadać sobie proste pytanie, mianowicie, kiedy mianownik się ma taką samą wartość, dla jakiego t, czyli wstawiamy za x 3 drugie do mianownika i chcemy, żeby to było równe 0. Jak szybko sobie to wyliczycie, wyjdzie nam, że 9 czwartych minus, no tak, oczywiście. Tutaj 9 czwartych minus 9 drugich plus t jest równe 0, czyli t jest równe 9 czwartych, tak jak to podałem. A więc, jeśli chcemy, żeby funkcja nie miała ekstremum, a jest funkcją w postaci ilorazu, licznik i mianownik powinny się zerować dla tego samego x. Dla licznika jest to łatwo do wyliczenia, jest to 3 drugie. No i teraz wstawiłem 3 drugie za x do mianownika, żeby dowiedzieć się, jakie będzie t. A zatem odpowiedź na podpunkt g jest prosta. A żeby funkcja nie miała ekstremum, t musi być równe 9 czwartych.